W dzisiejszym raporcie Czas na sport. Wysokiej porażki doznali we własnej hali koszykarze MKKS-u Rybnik. W meczu 24. kolejki drugiej ligi rybnicki zespół przegrał z liderem tabeli i głównym kandydatem do awansu R8 Basket Politechniką Krakowską 57-93. Podczas tego meczu gospodarze musieli sobie radzić bez mającego problemy zdrowotne pierwszego trenera Łukasza Szymika. Faworytem sobotniego spotkania drugiej ligi pomiędzy MKKS-em Rybnik a R8 Basket AZS Politechniką Krakowską byli goście, którzy w tym sezonie są zdecydowanie najlepszą drużyną rozgrywek. Prowadzona przez trenera Rafała Knapa ekipa legitymowała się doskonałym bilansem 21 zwycięstw przy tylko jednej porażce i do Rybnika przyjechała po wygraną numer 22. Drużyna MKKS-u, która już od jakiegoś czasu gra bez kontuzjowanych Tomasza Tomanka i Krzysztofa Zielińskiego, tym razem musiała dodatkowo radzić sobie bez trenera Łukasza Szymika, którego ze względu na problemy ze zdrowiem zastąpił Jakub Krakowczyk. Już pierwsze fragmenty spotkania pokazały, jaką siłą dysponują krakowianie. Wystarczyło zaledwie 5 minut, by goście wyszli na prowadzenie 17-2. Z biegiem czasu gra nieco się wyrównała, a gospodarze powoli zaczęli odrabiać straty, dochodząc rywali pod koniec pierwszej połowy na dystans 7 punktów. Niestety po przerwie lider pokazał swoją dominację. Koszykarze Politechniki Krakowskiej trzecią kwartę wygrali 24-12, a czwartą 26-13 i tym samym odnieśli bardzo przekonujące zwycięstwo 93-57. Mimo tak wysokiej porażki Jakub Krakowczyk, zastępujący na ławce trenerskiej Łukasza Szymika, gratulował swoim zawodnikom ambitnej postawy. Mecz, wiadomo, z bardzo mocnym rywalem. Wynik, w zasadzie większość zespołów w rywalizacji z R8 Kraków ma już przesądzony przed spotkaniem. Myślę, że my i tak podjęliśmy bardzo dobrą walkę dzisiaj. Tak naprawdę te detale i pewność zawodników z Krakowa, ogranie, rzuty trzypunktowe zdecydowały. Po stronie Krakowa najlepiej punktującym zawodnikiem był Jakub Załucki, autor 21 oczek. Wśród gospodarzy 22 punkty zapisał na swoim koncie Łukasz Ochodek. Do końca rundy zasadniczej pozostały dwie kolejki. MKKS zajmuje aktualnie 6 miejsce w tabeli i ma na swoim koncie 34 punkty. W sobotę 25 lutego rybniczanie zagrają na wyjeździe z Pogonią Ruda Śląska. 5 marca we własnej hali podejmą zaś MCKiS Termorex z Jaworzno.